W kolonii montaż wieży stanął. Egon szuka usterki. Jadę na górę, by nastawić żuraw na 125% mocy. Wtedy ciężar ruszy. Operator nie może tego zaprogramować, jedynie uprawniony fachowiec. Pojedzie na górę, da 125% mocy i szarpniemy ciężar. Normalnie się tego nie robi. 50 metrów nad ziemią znajduje się sterownia, maszynownia, elektronika, mocowanie wysięgnika i przeciwwysięgnika. Czołem. Trzeba ustawić moc na 125%. Żuraw będzie miał o 25% więcej mocy. Dość, by unieść o tonę więcej. Próbuj. W górę. Daj w dół. Zluzuj, niech opadnie. Mamy 125% mocy, czyli o 1/4 więcej udźwigu. Dzięki temu unieśliśmy segment. Nie zostawimy tej konfiguracji na stałe. W zwykłym trybie tak nie wolno. Zrobiliśmy przejazd specjalny. Dzięki temu 10-metrowy element wieży dało się zamontować na 30 metrach. Po co zamawiają tak wysokie żurawie? Lekki wiatr i nie da się ich ustawić. Na górze trzeba uważać na każdy krok. Każdy chwyt musi być pewny, bo łatwo o błąd. Moja strona siedzi. Po 10 godzinach znoju ostatnie śruby zostają dokręcone z momentem 2900 Nm. Gotowe, fajrant.